Cześć! Trzy minuty delayu, bo jako jedyny bym, no nie jako jedyny, tam też są, ale bym nie miał chyba kawki. Chyba słychać, co? I widać. Tak patrzę. Tam w tle już jest zajawka o czym będzie dzisiaj. O produkcji lamp błyskowych. Kogo mamy? Marcin, Kacper, Roberto, Agnieszka i znowu Roberto. Nic się nie dzieje? Dzieje się, dzieje. Tyle się dzieje, że nie zdążyłem, no. Ja już jestem dzisiaj po. Stąd ta szykowna koszulka. Ja już jestem dzisiaj po challenge'u róż-dupę, czyli ja już tam swoje 30 ponad minut zrobiłem. I dzisiaj taka nowość. To musiałem napisać artykuł. Musiałem. No. Jeżeli ktoś to słyszał, to mam nadzieję, że nie zrzucili tego na samochód. Witam tylko na słuch. E, Paulina, Dark Stella, Tomek, e, Weronika, Asia, Marek, Wiktoria, Fox. E, hej, hej, no hej. Fox, to tak będę. Wiecie, no jednak e, e, są takie e, osobowości, które poświęcają dużo stref czasowych, żeby tutaj dołączyć. E, jedną, z, jedną ze skrajności to jest Fox w Nowej Zelandii. A drugą ze skrajności, przynajmniej jak na razie, to jest Tomek w okolicach Chicago. Właśnie, robimy Eurowizję. Macie ochotę? Kto ma w ogóle kawę? <laughs> ja piszę cennik do biznesplanu, planu, Iza. No i bardzo dobrze. No. <laughs> czyli, czyli posuwamy się, posuwamy się do przodu. Co w ogóle za biznes szykujesz? Chodzi o fotografię. Bo jak tak, to w ogóle jest ciekawy temat, to znaczy. Dotacje, jak się pisze biznesplan pod dotacje fotograficzne, też możemy jakiś kiedyś temat zaczepić. A co? Łukasz, cześć, Sebastian, Koniak Produkcja, nowy patron, tak? No, cześć, jeszcze cię chyba na patronach nie witałem. Wiesiek, Przemek, też patron. E, no dobra, nigdy mnie nie widzi. Dobra, zobaczmy z tą rewizją. co? To tak, zrobimy tak, zaraz. E, jak ktoś chce, no, ja muszę jeszcze na kartce notatki porobić, to tak. E, Raz yy, i teraz tak. Yy, dobrze jest? Zobaczę. czy jak wbijecie kursy.zieniu.pl, yy, bo zieniu.pl wywalało. Wywalało strony. Myślę, że tutaj nie będzie tak wywalało. O, ja pierdziu. Jakieś nowe kolorki doszły. United States yy, 8%. <laughs> No dobra, no to mamy tak. Hangary to chyba po raz pierwszy ktoś z Węgier nadaje. A gdzie? Zobaczymy. Buda, Budakeshi. A gdzie to? Gdzie jest Budakeshi? Bo to nie Budapeszt, nie? Przyznacie, kto z Budakeshi jest? I dlaczego na Węgrzech trzeba mieć jakiś tam resident permit, żeby sobie internet kupić? Przecież jak byłem teraz na wakacjach, to nie mogłem e, internetować, bo. Eee, nie miałem na kogo wykupić subskrypcji. No dobra, i tak obstawiam, że się część nie pali. Bo zobaczcie teraz: tak, 24 osoby pokazuje, a jak ja kliknę, także się chwilę przełączę. A jak ja kliknę, kto jest na czacie? Um, tu, nie tu. Na raz, sorry, no, osobne okno, tu. No to, no, to zobaczcie, że to jest znacznie więcej niż 25 osób, i domyślam się, że więcej z Was poklikało. E, no dobra, to czekajcie. No, to e, Eurowizja, kto wygrywa? No, Poland wygrywa. Hungary, Netherlands, UK. Jedna osoba. Poland 32. Netherlands, Sweden. A, no, to chyba pierwsza osoba dzisiaj kto był Marcin e, z, ze Szwecji. No, to co? To teraz włazimy do Polski. Zaczynamy na ten rozproszenie. Znowu południe wygrywa. Tak, wy się musicie kiedyś, chłopaki, ja i dziewczyny z południa, zgrać. Po prostu się zbierzcie w kupę. E, chyba Iza pytała, czy ktoś odnośnie organizacji plenerów. Nie wiem, jasne, róbcie sobie plenery, tylko jak to ustawić, nie wiem, bo nie chciałbym jeszcze, nie wiem, jak to zrobić, żeby, żebyście wy mogli się ustawić znając się, może tu na live, albo jakiś inny wątek, tylko nie wiem jeszcze z grupą, bo jak się zacznie takie ustawienie na, na, na grupie, jak robić lepsze zdjęcia, to się może zrobić taki spam, co? Poznań wygrywa, no proszę, nie ma w ogóle, Warszawa dwie osoby, <laughs> może sam wejdę, żeby były trzy, kurna, zawsze wygrywaliśmy, nie, tu się nie ścigamy, nie? Jestem ciekaw, czy jest ktoś ze Szczecina. Nie ma. I czy jest ktoś, kogo nie widać na tym? Nie ustawiono. Nowe miejsce na mapie Polski. Nie ustawiono. <laughs> Zobaczymy. To jest w ogóle ciekawostka. No. Ale są w Polsce. Nie ustawione jest w Polsce. Pokazuje w Polsce. No, więc ta, tak to wygląda. <laughs> no dobra. Mocna reprezentacja Lublina dołącza. Wyprzedziła Warszawę. Ze mną już, z moim wsparciem. Eee, ścigają przez ustawione. Dobra. <laughs> Słuchajcie, Szymon mi wyjechał, eee, więc nie mam kogo w sekcji e, rozrywki obsadzić, no. Wyjechał na dwa tygodnie. Dlatego postanowiłem, że dzisiejszy poranek zaczniemy od tego, co Szymon wyszukał. <laughs> tak trochę energetycznie. Czyli taka pieśń, e, którą przygotował dla nas i dla wielu innych słuchaczy DJ Bułka. E, Oddaję mu e, zasłużone pierwsze miejsce. I DJ Bułka GO! E, Krzyk <laughs> Zruszę. No dobra, tutaj taką polewę mam, ale naprawdę szacun dla wszystkich, którzy coś robią. Więc sumcy, bumcy, dobra. Jedziemy teraz do, do was. Teraz, gdzie tu jest mój obojętnik in the Lens, e, Lublin, Martyna, okolice Zgorzelca, e, Iza. Zgadajcie się na, zgadajmy się na plener, mówi Jakub. No i właśnie, no słuchajcie, rzeczywiście o, o grupie chyba też dzisiaj coś tam opowiem, jak zawsze. E, e, mamy tą niezłą społeczność. E, ile w ogóle jest osób na live? Jestem ciekaw. Jakby ktoś tam podał list, liczbę, e, bo jakoś mam takie Nowa Ruda, Nowa Ruda i Stara Blondi. Jest też wyszukany żart dzisiaj z rana. Łoś. jak ja mnie chodził, to ja bym to taki niedospany, zamulony mówił. A także przerobiłem tam te 3 czy 4 kilometry. To, to, to swoje. A, miałem wam powiedzieć, więc artykuł pisałem chodząc. W sensie szedłem i dyktowałem do telefonu. Yy, on rozpoznawał mowę i przynajmniej takie mam ślady notatek. A potem usiadłem i te notatki poprzerabiałem. 132 osoby. Dobra, Szczecin. Yy. Dobra, i znowu 35 lajków. E, słuchajcie, z tymi lajkami tam ktoś mi wczoraj właśnie pod filmem, czyli ktoś, kto na, nazwijmy to na świeżo oglądał na offline już transmisję, no zwrócił uwagę tam, że słuchajcie, no lajkuje się to, co się lubi, no więc jak, jak wam się to podoba, to polubcie, a nie, że jak wam się nie podoba, tylko że ten, że, że wypada. <laughs> Dobra. Z Sea, czyli Jezioro będzie. Marcin z Walii. Jezioro Łabędzie, nowe miasto lubawskie. Byłem obok... Gdzieś działkę mam. Dobra. Słuchajcie, to co? Dzisiaj plan. Trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji, czyli standardowo. Trochę o grupie, e, przy kawce. No to tak. Fan już był. Umcy bumcy. Nie no, nie mam pomysłu. No Szymona mi wcięło. Fan będę tutaj wam, po prostu będę taki mistrz e, ciętej riposty czasami. Odpowiem coś na komentarz, no. E, co mnie ostatnio. A to słuchajcie, dajcie, co Was ostatnio rozbawiło. Proszę bardzo, proszę. Komentarze lecą. Jak ktoś powie, co Was ostatnio rozbawiło, może być na sesji. Kto zaliczył jakąś taką wtopę, że e, Wy złapaliście buraka, a wszyscy mieli fan z Was, no? Nie wiem, komuś spodnie spadły na przykład na sesji. E, I nie, nie chodzi o Pana młodego, chodzi o fotografa na przykład, no? Albo tam rzucacie się, e, rzucacie się, żeby zrobić jakieś czadowe kadry i tam pęka Wam coś, no? Akurat mam dzisiaj jakieś takie te tematy. Sąsiedzi. No. bydgosz. All right. Ja kiedyś do strumyka wpadłam. No. Ale sprzęt został. Sprzęt się zachował. Eee. Moja wypłata cię rozbawia? <laughs> Roberto. No, Podobno najlepiej jest być samemu sobie szefem, wtedy ty płacisz. Hmm. Eee. Patrzcie, co was tak do tej wody? Czyli Poland in the lens, eee. Właśnie, tam na Patronite dołątaj, dołączajcie do Polanda. Hmm. E, ja nie dołączam, bo jeszcze byś chciał do mnie dołączyć i będę, mówię, na grupę nie wpuszczam wszystkich, no. Do swoją facebookową. Wspierać zapraszam, ale nie wszystkich wpuszczam. E, taki jestem. No dobra, e, słuchajcie, no to tak. Powiedziałem modelce, że strzelają lampą w tył głowę. O, to ja mam taką historię z typu w top, ale to nie jest foto, fotograficzna, ale może się przydarzyć. Kiedyś na e, imprezie e, firmowej nie widziałem się z jedną dziewczyną, nazwijmy ją enigmatycznie Zenobią. E, nie ma tu Zenobi na sali, dobra. E, więc z Zenobią nie widziałem się parę lat i jest impreza firmowa. No, generalnie wszyscy jakoś tam odwaleni. A Zenobia, tak trochę taka bardziej korpulentna, w ogrodniczkach. Nietypowy strój, jak na imprezę integracyjną. Takie ogrodniczki, w sensie nie do ogrodu, tylko taki stul, strój, który świadczy o tym, że no, teraz się trochę moda zmieniła. No ale kiedyś to ogrodniczki, czyli takie luźne spodnie, raczej sugerowały, że wali mnie, co o mnie myślicie, chcę, żeby mi było wygodnie i mojemu brzusiowi, czyli ciąże. No i właśnie... Wyjechałem. Cześć, Zenobia! o gratulacje! A czego mi gratulujesz? No i. Takie to było spotkanie po latach. Nie było wciąż. E, czy już mówiłem o challenge Róż-Dupę? Proszę bardzo. Tak? Ktoś tam już chodzi dookoła bloku. Słuchajcie, jak ktoś się nie chce spocić, serio, to dzisiaj jest super okazja. U mnie jest zimno, więc można w bluzie adresowej łazić, no. Więc ja się za bardzo nie zgrzałem. Beata pisze, pozdrawiam z Bukowna, gdziekolwiek to jest. <noise> Zaraz cię namierzymy, Beata. Maps. Słuchajcie, następny plener fotograficzny proponuję w Bukownie. Tu. Bukowna. Jest. I co? Kościół jest. No. No dobra, dobra. Gdzie to? Przy Lublinie, no i przy Parku Krajobrazowym. Przemkow... Przemkowski Park Krajobrazowy. Wszystkie Przemki. <grym> A, no i już jesteśmy, proszę bardzo. A jeszcze pokażę Ci, że Bukowna to jest centrum wszechświata, żebyś tak wiesz. Miał lepszy humor dzisiaj. Proszę bardzo. Wszystko dookoła Bukownej. <grym> A, te gwiazdki, słuchajcie, na mapie to są miejsca, w których byłem. To no, trochę już tego poszło, co? Ale tak, w Turcji była mi też nie, nie Nie podostawiałem wszystkich gwiazdek, ale te takie, które jak zacząłem już stawiać gwiazdki, to mam. Dobra. E, no dobrze. Chowam Eurowizję już, żeby nie było. E, to co? Plan na dzisiaj. To fan już był, no. Zenobia, sorry. Wader przyszedł? No cześć. Wader ma teraz kłopot, bo Facebook mu powiedział, że nie może być ojciec Wader, tylko musi mieć prawdziwe imię i nazwisko. No, to teraz się zacznie. Inne inne bukowno. Eee, to dobrze, trudno. Przeprowadź się. Bo ja tam musisz się przeprowadzić. Już się przeprowadzi, już cię tam. Nam... Wszyscy namierzyli, Wszyscy idą do ciebie na kawę piwo, czy co tam. A, jak jest Fox, O, Sebastian dołączył. E, Fox jak, jak jesteś, to co się o tej porze pije w Nowej Zelandii? Bo domyślam, że u Tomka idzie w Chicago idzie w okolicach. E, albo wiskacz, albo, e, albo piwko. Dobra, o wiedzy lecę. Hmm. No więc tak, tu, tu, pytanie do ziemi, to z tej mojej listy patronatowej. Um, słuchajcie, to tak, wczoraj mówiłem, że pytanie numer 13 takie pechowe, czyli yy, od Tomka i Iza też by chciała je, i domyślam się, że więcej: to znaczy, żele kolorowe nakładki modyfikujące kolor lampy błyskowej. Pytanie w kontekście mojej lampy Nikon SB700, ale to dotyczy jakiejkolwiek lampy błyskowej. Czy macie Yongnuo, czy Nissina, czy Nikona, czy Canona? No to jakby logika jest ta sama. Jeżeli zakryjecie lampę jakimś kolorkiem, żelem, folią, to zmieni barwę. I o co chodzi? Ma zimną i ciepłą. Jak, kiedy, po co stosować? Więc dzisiaj krótko tak opowiem, dobra? Ale to teraz tak, to już, tylko żebym nie zgubił. Fotokafka foto, H8. Dobra, no to mam lampę i zwiększę facjatę moją. O tak, 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 o tak. E, browary, no tak. Czyli w ogóle można mapę podzielić. Fox pisze, że browary się pije u niego. To mapę można podzielić na takie strefy nie czasowe, tylko picie. No. W Polsce teraz kawa, lewa i prawa strona świata, alkohol. Kurna no. E, Okej, okay. no dobra, mamy lampę i mamy żele. Żele nie takie Voltaren, nie? Jak wam coś tam pobolewa. Wczoraj oglądałem reklamę e, jakąś tak pojechaną, że łeb porywa, nie? To jest Marek. I koleż, co robi, jak ma po 50 właściwie wszystko? Dźwiga tą swoją niewiastę przez potoki, strumyki, bo tam jakąś maść reklamują na, 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 ten, na osteoporozę czy co tam. Nie? Jeszcze jak ją podciąga, to źle, tak, no, żeby tam mu coś łupnęło w kościach. Dobra. Ewa dołączyła. Cześć Ewa, dawno Cię nie było. No, Zieniu Drink Team. Dobra, to teraz tak. W skrócie. Lampa błyskowa, jak świeci, chcecie po oczach? Tylko muszę ją włączyć. Jak chodzicie na sesję, niedługo będzie checklista. Naładowane baterie polecam. I druga ważna rzecz zapasowe baterie. Nie mam ich tu specjalnie, po prostu ostatnio odkładałem. Jakbym nie miał, to mi się zastanawiałem gdzieś drałowo. ale dobra, dajcie mi włożyć. Więc dajcie mi włożyć. mi ten humorek z rana. Eee. Czeklisty wam udostępnię. Ja tylko mam jeszcze kłopot z włączeniem tego mechanizmu do ściągania. I, i. No i to jest stara śpiewka, no bo, bo siedzę nad kursem z Photoshopa. No, jakby uwagę mam na jednej rzeczy. Dobra. Więc teraz tak, włączam lampę no i ona świeci. O, proszę bardzo. To jest tryb Strobo teraz włączony, taki, żeby można było pomalować ścianę. Dobra, no nie widać tego widzę, że są takie paski. Ale to jest temperatura 5500 kelwinów. Jak ktoś oglądał odcinek o kalibracji. Zachęcam. To też mówię, że jak macie rebus, to kalibrujcie monitory, takie jak ten. Tam, tam mam. Tam mam kalibrator. Kalibratorem. No. Ale też na 5500, jak macie rebus. Jak, jak wiecie, że będzie zawsze na podłeb design i tak dalej, to 6500. No, ale dobra. 5500. Teraz u mnie w pokoju, ponieważ jest to światło dzienne, jest okolice 5500, więc jak to. Ja sobie teraz strzelę. Foxa strzeli browarka, Tomek se strzeli drineczka, ja sobie strzelę lampą w twarz. To. 5500 nakłada się na 5500. No chodź tu, no, no chodź tu. To. Ta lampa wypełnia, ale nie psuje koloru. To tak w dużym skrócie. Ale co jeżeli. Macie włączoną żarówkę. Robicie w, w jakimś pokoju, który jest oświetlany lampą żarową. Wszystko jest na takie obleśne żółte, a wy walniecie lampą białą. To będzie to wyglądało po prostu źle. Ta lampa będzie bardzo widoczna. Wszędzie, gdzie dotknie lampa białym kolorem, takim zimniejszym do tego żółtego, będzie to. E, odstawało od reszty tła. To wygląda fatalnie. I wtedy właśnie nakłada się takie kolorki. Wygląda to mniej więcej tak. Czyli mam lampę obklejoną takim velcro bodajże, czyli taką rzepą. I to idzie z tym zestawem. To jest jakiś teraz kupiłem świeży, także jeszcze tego nie używałem. Za 20 czy 40 zł. I okłada się to, no tak. Na przykład. A tutaj folikę wkłada się te żelę. Gdzie ja je położyłem? Kurno, no. Ale mistrz. Jak gubię rzeczy na sesji. Dobra, no dobra. Logikę znacie. Albo przychodzi coś takiego od razu z lampą. Więc takie foliki możecie. Aha, tutaj są. Jak gada, mi nie pije kawy. No. Więc bierzecie folię. To jest takie jakieś tam CTO, czyli Change to Orange i e, wrzucacie sobie tu, czyli będziecie dopasowywać kolor błysku do koloru e, otoczenia. Okay? Taka jest pierwotne założenie e, zastosowania takich lamp, e, takich żeli. Więc jak ja teraz to nałożę i teraz błysnę, to ten kolor, ta SB900 jest duża, no, ona tak się ledwo mieści. To ten kolor już jest, nie wiem czy to widać, ale on już jest taki lekko pomarańczowy. Więc teraz jak błysnę, czyli mam wszystko jakieś takie żółto-pomarańczowe i błysnę lampą żółto-pomarańczową, pomarańczową, to wszystko jest w podobnym kolorze. Więc wtedy mogę sobie ułożyć balans bieli na zdjęciu, nawet trzymając zwykłą kartkę, strykam, daję modelce, model, modelowi kartkę, robię zdjęcie i mam tu. Mam błysk, mam żarówkę, która doświetla i mam kartkę i wtedy jak wezmę sobie w Lightroomie czy tam w ACR-ze tą pipetkę, pobierz balans bieli z kartki, to odzyskam naturalne kolory, czyli takie przyjemne, a nie jakieś takie obleśne żółte. To to jest pierwsze zastosowanie. A po cholerę e, używać można by było na przykład, już mówię, niebieskiej folii. No co, w twarz sewalne niebieskim? Alien? Avatar no może no ale odwrócę logikę a co jeżeli ja bym teraz walnął w tło. I mam ustawiam dobrze balans bieli tak żeby kolor twarzy był poprawny a błysnę niebieskim w tło i dostanę za sobą i w miarę ujednolicone niebieskie kreatywne tło. No to to jest drugie zastosowanie. Chcecie chcę kreatywnie podciągnąć światło. No dobra, i teraz jeszcze szybkie nakierowanie na, na yy, 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 jeszcze jakaś podpowiedź. Na przykład taka SB900 yy, lampa. Teraz już jest 910, no ale ona ma swój kod wręcz. Więc jak ja coś takiego zapinam na lampę i bym pracował w TTL-u, to tutaj. Ona odczytuje ten kod. Nie wiem, żebym do światła pokazał. Tutaj odczytuje ten kod, więc jak ja zrobię sobie tak. No chodź. To ona wie, już teraz wie, że ja założyłem pomarańczową, a nie zieloną. I mi zmieni balans bieli w aparacie. Więc te dwie rzeczy, czyli kolor żelu i balans bieli w aparacie muszą iść w parze. Trzeba je świadomie dobierać. Aparat z niektórymi sam sobie poradzi i sam sobie, a no dobra, masz pomarańczowy, to ja zmienię to na tam na to chyba żarowe i odpowiednio dobierze balans bieli. E, ale wtedy, jak strzelacie zawsze w rawie, to się spokojnie. Jest jeszcze trzeci temat do używania, e, też kreatywny. To jest wtedy, kiedy na przykład chcecie odseparować osobę od tła i na przykład ocieplacie, znowu bierzecie to CTO czy połówkę CTO, czyli pomarańczowy lub mniej pomarańczowy na lampę, czyli błyskiem przez parasolkę nawet strzelacie portret. Ale tło zostaje normalne. Tam lampa nie dolatuje. No i to trudny temat będzie. Myślę, że osobny odcinek zrobię. Pokażę wam tylko stronę, na którą was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, zachęcam i w ogóle. Ee, Jezu, już nie mam gdzie tego... Dobra. To jest ten e, mój ulubiony David Hobby strobist, więc tu, tu i tu. I pokażę wam Lightning 1 103, to jest jego nowy kurs, czyli trzeci kurs z tutaj. I on dotyczy właściwie koloru, jak żelować lampy? Dlaczego? Ta takie folie? Czy można zwykłą folię użyć? No nie, ja to nawet mówiłem w tym swoim filmie o jak uzyskać głębiej ostrości przy lampach błyskowych, że na przykład folię można założyć na lampę błyskową. Ona musi mieć odpowiednie parametry, bo jak błyśniecie, to, to ten palnik się tak rozgrzewa, że zwykłą folię stopi i wam przylepi do palnika. Więc takie foliki, no to trzeba kupić dedykowane. To w dowolnym sklepie fotograficznym, gdzie mają takie rzeczy, to kosztuje szczerze grosze, no więc to naprawdę, no grosze, no 20 zł, no można pewnie kupić i za 150, ale... Takie coś, jak chcecie poprawić, zobaczyć czy to jest w ogóle wasza bajka, kupcie najtańsze i zobaczcie czy jest OK. A potem jeżeli stwierdzicie, tu się rozpada, tu się rozkleja. Kupcie wtedy dedykowane. Ale zobaczcie tutaj widać to Widać. Więc zobaczcie co się dzieje. Tu jest bez lampy. Dobra. Tu jest bez, bez żelu na lampie, a tu jest z żelem na lampie. Trochę aż za mocno, tak? A widzicie, że ona po prostu dostała tego pomarańczu. No to, to było za, za, za mało, za dużo. Jak można sobie zejść, na przykład przeciąć na pół i masz mniej tego koloru pomarańczowego. Także ten David Hobby on jest takim DIY gościem. To znaczy, on potrafi, z, wiecie tam, jak MacGyver, no posiadając scyzorek i co tam, gumkę, recepturkę, to zrobi z tego samolot. E, więc go się też świetnie czyta, ale to jest to zastosowanie, gdzie ja mówiłem o niebieskim tle, i to z reguły się wykorzystuje, jak macie po prostu coś paskudnego w tle. No nie wiem, chcecie zrobić portret biznesowy, a w tle jest, e, nie wiem, albo jakieś różne kolory, e, elementy, albo rury jakieś tam, nie wiem. To wtedy na przykład bierzecie sobie niebieski i walicie w tło, i wtedy jest osoba ciepła. A po przeciwnej stronie koła kolorów macie tło takie niebieskie. No i wygląda to trochę taki ładny science fiction, ale ujednolicacie nadmiar informacji jednym kolorem. Więc nadpisujecie kolorem cały bałagan, który jest w tle. W ten sposób zdjęcie jest ciekawsze, lepsze, bardziej profesjonalne. No, ale to, no dobra, to to było tak z żelami. Teraz wracam do was, zobaczę co mi tam piszecie. To tak zrobię, hop. Ring flash na lampę ktoś używa. E, no ja e, poużywałem parę. Czy ci przypomina? E, ale to jest specyficzne. Pokazywałem Wam już na którejś fotokawce. E, więc ring flash to jest taki, że no, trzeba go rozprostować jeszcze. Bardzo prosto się to robi. Z flesza bardzo dobry, u mnie jakiś rabat jest, 10%, tam sobie sprawdźcie na stronę zieniu.pl, bonusy. No ale tu przez to przechodzi obiektyw, a błyskacie dookoła obiektywu i to takie charakterystyczne e, kółeczka w oku są, ale to też na przykład przy otyłych osobach nie jest dobrym pomysłem. E, to już mówiłem też na ostatniej fotokawce, siódemce. Jak fotografować osoby nieidealne, więc nie ringiem. Znaczy na pewno nie ringiem wykorzystanym w takim zastosowaniu jak ring jest, czyli na obiektywie. Można to przenieść, strzelić z boku, wy wykorzystać jako zwykłą lampę błyskową też można. Dobra. Adres tego strobisty wpisz w tabelkę z pytaniami. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, a konkretnie lig czyli lightning, lighting 103, oh ale polecam jego 101 one oh one i 102. One oh ja kupiłem jego 101 one oh one kilka lat temu na płytach DVD ze Stanów. Ja nie pamiętam, zapłaciłem 600 zł za to w sumie. Jeszcze jakieś podatki i tak dalej, a on potem nie minęło pół roku. Czy, czy mniej, miesiąc, czy dwa? I on wypuścił wersję onlineową do ściągnięcia ze strony. Czy ja czekałem, aż mi przyśle 6 czy 7 płyt DVD. To był kurs. E... Coś tam on layers. Sprawdźmy. Mm -hmm. Sprawdźmy, mówię do siebie. E... No, lera. no, teraz tak szybko nie znajdę. La, y, nie ma. Do, no dobra, dobra. E, ale świetnie tłumaczy. No, i tu kolejny raz podkreślę, jak ważny jest angielski w nauce w ogóle fotografii, bo bardzo dużo materiałów jest po angielsku, a kolor jest niesamowity. E, ok, więc Lightning one, one Free o kolorze i żelach. Też kiedy nie używać żeli, kiedy to nie ma sensu, kiedy psujecie, ale bardzo fajne efekty też Joe McNally w tamtej książce pokazuje, jak e, robicie na mieście zdjęcie albo zachodu słońca i oświetlacie swój obiekt, modela, modelkę, Hop, e, modela, modelkę oświetlacie na przykład jakimś kolorem nie pamiętam teraz, ale teraz musiał tak szybko poddawać matematycznie, ale bodajże właśnie zielonym, czyli na te halogeny i zmieniacie balans bieli i w ten sposób z zieleni jakby na twarzy robicie normalny, ładny, pomarańczowy kolor, ale jednocześnie wszędzie tam, gdzie nie błysnęła lampa, czyli niebo, ono idzie w, drugie, w drugą stronę od zieleni, bo zmniejszacie zieleń i wchodzi we fiolety i macie po prostu rewelacyjne zdjęcie z nietypowym zachodem słońca. To czy tam mrokiem. Także te żele to jest świetna zabawa. Ja to robiłem, ostatecznie jakby wykorzystuję to w paru przypadkach, wolę jakby naturalne, ale to trzeba znać, rozumieć, polubić, pobawić się tym, no to daje świetne możliwości. No i wykorzystałem temat wiedza i inspiracja od razu. Gdzie mam te moje kartki, kurczę? Ja sobie zrobiłem, dobra, tu mam, okej. Okay. To co? Teraz zobaczę w Wasze komentarze, co? F7. A, I. Tu. A, Michał dołączył. Cześć. Hmm, to przewinę trochę, że mnie zgubił. O jany. nie, po, nie, nie połapie się. Kursy już wywala, pisze. No, do, no, bywa się. Tam widzę, że ktoś próbuje do Eurowizji dołączyć. Na patronach, link do tych pytań, tak, to jest ten, słuchajcie, no ja je o nich opowiadam na patronach, znaczy tutaj publicznie, ale pytania jakby daje pierwszeństwo patronom. To już wielokrotnie podkreślałem, bo to jest taka grupa ludzi, którzy pozwalają mi to robić, no tak szczerze. No. Czyli każdy tam dokłada parę złociszy, według uznania. Aby mógł poświęcić więcej czasu na dzielenie się wiedzą z Wami. Także kto uważa, że to co robię jest w porządku, przydaje mu się, widzi w tym wartość, chce, żebym robił to dalej, to zapraszam na patronajta. Serio. Bez oczekiwań. I też mówię, że nie wszystkich wpuszczę. Ale jak ktoś chce wesprzeć, to ja to bardzo doceniam. No, okej. Okay. Tomek z Litwy. Cześć. O, byłem na... Dobrze, już mówiłem o Wilnie. Jakub. Cześć, Paulina. A, dobra, to do Pauliny. Tak, cześć Paulina. <laughs> Hej Litwo. Słuchaj, na dziś. Jaki jest najbardziej fotograficzny dział w korpo? Kadry. <laughs> Dobre. No. I teraz tak sobie myślę, jedna spora, do o której piszę dzisiaj w artykule, jak robić lepsze zdjęcia, dotyczy właśnie wyczyszczenia kadru, czyli wyrzucenia poza kadr wszystko, co nie jest. Teraz Myślę, że przenieść to na rynek korporacyjny, czyli czyszczenie kadru, kadry. <grym> Okej. Okay. Tak, tu i za, ten podkreśla, że zapraszamy zeniu.pl, łamane patronite albo patronite Zieniu. Gdzieś mam moją, moje te, moje karty z linkami. Proszę bardzo. Tu jest. Tak, serio. Znaczy, e, no. Ja, jak zakładałem patronite, to się bardzo bałem, co z tego wyjdzie. Bo to jest trochę takie wystawienie się na publiczną aukcję i powiedzenie: robię coś, podoba Wam się. No i, i, i czekałem. E, czy ktokolwiek po prostu da tam te parę złotych, e, żebym, nie wiem, tam trochę urósł. No i, i rzeczywiście się dzieje. Także bardzo dziękuję tym, co są, tym, co, co byli, tym, co będą. To jest mega fajne, że. E, pozwalacie mi to robić. No i wierzyć, że to co robię ma sens. Serio. Dobra, tyle tych wzruszeń w moją stronę było, inspiracji. To teraz trochę o grupie. Jak robić lepsze zdjęcia. Czyli dzisiaj mam taki temat. Bo e, ktoś tam napisał, nie pamiętam, jak będę mówił zawsze ktoś, bo nie pamiętam, po prostu mi się tyle wątków przewija. Właściwie dwie rzeczy. Pierwsza to była ta fotografia smartfonowa. Co? Odkopiemy? Um... Teraz, jak to szybko zrobić? Tu, widzicie? Nie widzicie? Gdzie były te smartfony? Jak zawsze zakopane będą, co? Oj, tu się ktoś roz, rozrzucił ze zdjęciami. Tłumacz. Wow. Trochę kadr o nogach tutaj, tak przy okazji. Widać coś, czy nie? Widać. O czym jest zdjęcie? Jak oni, to, to to jest niepotrzebne, ale bardzo fajne emocje. E, no, sztos, sztos. Piękne zdjęcie, piękne kolory. Grzesiek, super, brawo. Pytanie, czy centralne cięcie, ale chyba tak, mamy odbicie, symetrię. E, dobra, wow, no, dobra. Tomek. I to jeszcze zainspirowany zdjęciami z tej grupy, no świetny temat dynamika linie architektura cięcie jakbyś mógł No i nie szpanuj że masz odkryty dach No dobra ja chciałem znaleźć y, konkurs smartfonem ile was się... 288 słuchajcie to znaczy to tak z, y, co zacząłem, o czym zacząłem myśleć oglądając wasze zdjęcia że i tam zadałem takie pytanie że po pierwsze z smartfonem można zrobić y, takie foto że nie możecie jakby stwierdzić ojej to było telefonem czy aparatem bo liczy się pomysł podejście świadomy kadr yy, i trochę obróbki i tą obróbkę też się robi często w telefonie tak to, to jest jedno spostrzeżenie No Zobaczcie to tutaj Grzesiek znowu na tapetę akurat bo to, to też oglądałem bo napisałeś że zrobiłeś <laughs> zrobiłeś Samsungiem Zienia czyli <laughs> czyli notem 4 e, no super to miejsce jest fajne te muszelki ta jakoś tak dziwnie tnie, no ale rozumiem, że to też był taki zamysł. E, głębia ostrości, czad. Ja nie wiem, czy tu właśnie fajnie by działało tak jak to w plenerach, mówią, że zawsze wszystko powinno być ostre. Mi się to podoba, tak jak jest. E, nie wiem, czy to nie schodzi tak trochę w lewo, żebym nie wyrównał tego tak. No ale, więc to jest jedna rzecz, że smartfonem. Jesteście w stanie zrobić po prostu zdjęcie. I wiele osób wchodząc do grupy na tą ankietę powitalną, właśnie pisze, że robi smartfonem. Ja w ogóle stąd ten pomysł na te zdjęcia, na, na ten konkurs bez nagród. A druga rzecz, to to jest jedno, czyli jakby jest ta kategoria zdjęć zdjęć. Nazwijmy to zdjęć świadomych, profesjonalnych, takich, że nieważne, co byście dostali w łapę, czy to będzie e, średni format, czy lustrzana, czy smartfon, zrobicie tak zdjęcie, jakbyście robili najlepszym na świecie aparatem. Podobnie podeszli do ustawień, kadrowania, wyszukania tego, co chcecie zrobić, wyczekania na właściwy moment, pstryk. Tak? I potem w retuszu te same zasady, mimo że to nie będzie na przykład RAW, chociaż teraz już aparaty strzelają w RAWach, telefonowe, czyli smartfonowe, że mniejsza rozpiętość tonalna i tak dalej, że też nie takie macie możliwości techniczne, ale... Cały proces myślenia, robienia zdjęć, poprawiania będzie taki sam jak w przypadku dowolnego innego aparatu. To to jest jedna kategoria. Ale druga jest taka, której aparatem zwykłym się wręcz nie robi, takie mam wrażenie. To znaczy, to są takie zdjęcia, nazwijmy to przypadkowe, dlatego że macie ten aparat ze sobą. Eee, I one są często jajcarskie to jest często właściwie tylko moment, coś zabawnego. Eee, więc. No, proszę bardzo. Chlast, <laughs> tak? No przecież, jak miał to komentować w kategorii zdjęcia, zdjęcia, tak? To po cholerę te toj tojki, trzeba było trochę inaczej wykadrować. E, wchodzi ze względu na to, że jest robione pod słońce, to i, i wchodzi brak kontrastu, więc w retuszu troszeczkę bym przesunął suwak, ale tu o co innego chodziło w tym zdjęciu, nie? Jakiś tam moment nietypowy. Po prostu na demotywatory bym to wrzucił. No. Kto pod kim kopie. <laughs> Takie rzecz. E... Więc to daje możliwości. Więc słuchajcie, ten konkurs jest bez nagród. Ja myślę, że sporo obawy było nawet przy samym rzucaniu, a w drugą stronę sporo inspiracji. Więc e, z takich pomysłów, proszę bardzo, no. Młody ten. Młody. E, kurczę, co to jest, no. Ale miłośnik kombajnów rośnie. Przyszły rolnik. No. I teraz pytanie, czy to można łączyć, czy na przykład robiąc takie zdjęcie nie warto by było pomyśleć trochę o, o kadrowaniu lepszym, tak, bo teraz mamy centralny kadr, czy jakby, jakbyś Grzesiek trochę to przesunął, czyli żeby, bo on i tak jest jasny, czy jakby było jedna trzecia, dwie trzecie, więcej tego kombajnu, byłoby większa skala, bo teraz to zdjęcie jest też o podłodze tutaj, tak, jakbyś trochę przekadrował i byłby wielki kombajn, i mały rolnik, no, w środku. Tak jasny, i tak byłaby uwaga. I trochę kontrasty podciągnął potem w retuszu. Może zmniejszył przepalenia. Czy nie warto tych światów łączyć? Czyli fotografii przypadkowej, jednak świadomie klikając. tam. Będziecie po prostu już trenowali robienie lepszych zdjęć, nawet smartfonem. Why not? Tak zostawię. Tu nie ma złych zdjęć. Nie ma, nie ma. Po prostu wydaje mi się tylko, że jeżeli. Bo pisałem artykuł, proszę bardzo. 7 porad na to, jak robić lepsze zdjęcia. No. Jak go skończę, to wam pokażę. Albo udostępnię, tylko to będzie szło do, po tej CBloggers do Asusa, więc oni, oni to jakoś ładnie wydadzą. Będą jakieś zdjęcia jeszcze z warsztatów. Chętnie się tym pochwalę, jak będzie już gotowy. No. Dobra, czyli te dwa światy. Pytanie, jakie wy macie takie spostrzeżenia, nie? Czy, czy można je łączyć? Niestety, ludzi nie potrafię fotografować. Ja tam zawsze mam takie porównanie, że. Bardzo łatwo jest foto fotografa przybyć. Skoro jesteś fotografem, to umiesz fotografować kropka. Nieprawda, to jest tak samo, jak mówię ta moja analogia jest taka, że jak macie Justynę Kowalczyk i tam Kamila Stocha czy Adama Małysza, przecież oni uprawiają sporty zimowe. No. No to co? co? Co szkodzi, żeby Kowalczykowa stanęła na, na skoczni, a, a Małysz tam przedreptał, e, wiecie, te 10 kilometrów? No, no, no przecież to też zimowy sport, tak? No nie. Fotografia ludzi, fotografia prenerów, fotografia kulinarna, fotografia sportowa, eventowa, dziecięca. To są tak odmienne gatunki często, że nie chodzi tylko o to, żeby opanować aparat, czy też wytrzymać zimną temperaturę w sportach zimowych i mieć dobre ciuchy, tak? Tu chodzi o coś więcej, o wyczucie tematu. No dobra, Zobacz. ok. Okej. To co, eee, to to był temat typu wiedza, czy coś jeszcze wam wrzucić? Macie jakieś te. Było o lampach, było o umcy bumcy. A wiem drugi temat o grupie, drugi temat o grupie. Dobra, no czekajcie, łyczek. Um, bo jakiś kolejny, kolejny temat, się tam różne rzeczy wałkują jak zawsze na grupie. Cały czas się próbujemy gdzieś tam odnaleźć. Ktoś zaproponował, że, że są, są ludzie, którzy jak widzą małe uchybienie, to od razu tam punktują i tak dalej, żeby tego nie robić. Nie wiem, ja mam taką teorię, którą gdzieś wyczytałem u Roberta Giulianiego: wybitych szyb. On, jakby Nowy Jork pod jego, za jego panowania bardzo zmniejszył przestępczość. Ludzie przestali się jakby bać, policjant zyskał zaufanie i tak dalej. A on zaczął tę teorię opisuje w tej swojej książce od naprawienia wybitych szyb. I mówi, że to jest tak, że jeżeli wchodzicie w jakiś rejon i widzicie wybitą szybę, i ona tam jest przez parę dni, to znaczy, że nikt nie dba. To znaczy, że można dalej wybijać szyby, bo się nic z tym nie dzieje, że można sprayem walnąć ulicę i tak dalej. Więc on po prostu bardzo duży budżet włożył w to, żeby powymieniać szyby w tych dzielnicach niebezpiecznych. I jak się tylko coś tam poprawi, no oczywiście kary za tym szły i tak dalej dla chul chuliganów, ale gdy coś się tam znowu zadziało, kolejna szyba, spray i tak dalej, to on to od razu, od razu poprawiał. I w ten sposób zniechęcił kolejne osoby do tego, żeby to się tam dalej działo, taki proceder nazwijmy to przeciwny do założeń bezpieczeństwa i tak dalej. Więc ja mam taką w tyle głowy więc jak ktoś tam od razu y, punktuje człowieka czyli zwraca mu uwagę że y, że no słuchaj nie wrzucaj 17 zdjęć na raz albo nie pytaj gdzie kupić aparat czy jaki obiektyw bo nie od tego grupa jest i o tym wielokrotnie mówił to to, to 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 za tym idzie że każdy jest adminem i, i jak znajdziecie jakąś nieprawidłowość to, to to żebyście na to zwrócili uwagę ale ale Ktoś napisał właśnie, że właściwie taka szybka reakcja bardzo często powoduje, że z wątku od razu wątek puchnie tak sam z siebie, bo się od razu pojawiają uwagi. I tak inne skojarzenie mi się takie nasunęło dzisiaj rano na spacerku, dlatego zachęcam was do do tego. Um, zaraz tu. Więc inne skojarzenia mam takie, że jeszcze tylko sobie przy, przy komentarzu widział. E że jakieś miasto w Holandii zniosło w ogóle jakiekolwiek zakazy. W sensie nie ma, nie ma znaków. Ludzie mają jeździć tak, żeby po prostu się nie, po, nie poobtłukiwać. I może gdzieś jest prawda taka po środku, więc ja mam taką propozycję. Reguły znacie. Są wielokrotnie wałkowane zasady, więc jeżeli ktoś tam nazwijmy to, widzicie, że ma dobrą intencję no, w, w, w zamyśle, to zobaczmy, co się zadzieje. To znaczy zostawmy to. Jeżeli ktoś, oczywiście, jeżeli ktoś jedzie pod prąd totalnie, gdzieś tam kogoś poobraża, hejt jest, to czy właśnie idzie tam, ej, słuchajcie, gdzie kupić coś tam, czy takie tematy totalnie spoza grupy, to, to wyciszmy to, ale bez jakiegoś tam sztucznego rozgrze rozgrzebywania ognia. Nie kibicujcie takim wątkom, dobra? O, leje się krew, tu się ktoś kłóci. Kurno, bez przesady. Ehm, a co tu za krowa puczy? Tną drzewa. Jak Wam przeszkadza, to zamknę okno. Yy, I wracając do tego wątku, yy, może zobaczmy, co się zadzieje, jak nie będziemy takich rzeczy punktować. Dobra? Najwyżej kliknijcie tam zgłoś ten. I inny pomysł, czyli do mnie przyjdzie wiadomość, że ktoś tam na przykład przesadził. Z zobaczmy, przetestujmy na parę dni, czyli. Nazwijmy, włączamy trochę takiej empatii i, i zdrowego rozsądku. Jeżeli ktoś miał dobre intencje i tam, nie wiem, trochę mu się nie udało, no to nie punktujmy tego, zobaczymy, co się zadzieje, dobra? Z takimi wątkami, czy one gdzieś się umkną. Jak ktoś jedzie e, niezgodnie z zasadami, nie wiem, przywita się na, na tablicy, czego nie chciałem, bo zalewa się ten, to może zostawmy zamiast tam go od razu ten, pszit, ej, chłopie, tam gdzieś do, do wątku właściwego. Czyli... Sam sobie przeczę, bo mówiłem o tej teorii wybitych okien i że zaraz trzeba takie rzeczy punktować. A, a może, może, jak to, a propos krowy, podobno tylko krowa się nie myli, nie? Znaczy nie zmienia zdania, tylko krowa nie zmienia zdania. Zobaczmy jak będzie, jeżeli trochę poluzujemy z tymi regułami. Tylko nie czepiajcie się potem mnie, że się nie mówiłeś to, a teraz jest tak, dobra? Bo, bo możliwe, że to się nie sprawdzi i wtedy wrócimy do, powiedzmy, do teorii wybitych okien i będzie szybko trzeba re reagować. E a wszystkim, którzy w ogóle, nazwijmy to, kibicują, takim, znaczy po, pomagają mi w tym zarządzaniu, bardzo dziękuję. Serio, to jest kamień z serducha, jak ja nie muszę reagować na każdy post. E, więc luzujemy trochę teraz. E, ok? A z innych rzeczy, mm, jeszcze myślałem o jednym temacie. I pytanie, czy co wy na to, e, że zrobię, jak tam was tak ciśnie na te sprzętowe, na przykład pytania, zrobię jeden wątek. Będzie się nazywał wątek sprzętowy. I jeden, jakiś tam. I tam będzie w tym wątku możecie po prostu się pytać, czy obiektyw taki, czy siaki. Bo ja cały czas wyznaję taką zasadę, jeżeli ktoś chce um, nauczyć się jak robić, znaczy jakim obiektywem robić lepsze zdjęcie, to niech sobie znajdzie zdjęcie, które mu się podoba, zobaczy czym było robione, dopyta autora i innych pod tym zdjęciem. A nie zamiast Googla wchodzi i mówi, czy lepszy będzie 85 czy taki, bo chciałabym, chciałbym robić zdjęcia takie a siakie. Lepiej wejść na zdjęcie, o jakim myślicie, że chcecie zrobić, i tam zobaczyć, czym było robione. Bonus macie kilka zdjęć, które możecie przejrzeć. I pod każdym macie opisane, co, czym było robione, lub dopytacie. Ale może są też takie rzeczy, gdzie po prostu jest łatwiej, że ktoś ma nie wiem, kłopot techniczny, sprzętowy. I po prostu w tym wątku się zaczepi. Zamiast. Bo niektóre rzeczy nie są związane tylko i wyłącznie ze zdjęciem, dobra? To założę jakiś taki wątek sprzętowy. E, ale nadal, nadal e, odpuśćcie sobie jakieś takie tematy totalnie poboczne. No, no dobra. Gdzie kupić firanki do, do, do zdjęć dziecięcych? No nie ta grupa. No. Okej, okay. to, to był wątek o grupie i teraz mam jeszcze temat numer 4, Inspiration. Kto oglądał, podaj dalej. Tak, na 500px też można sprawdzić sobie parametry zdjęcia, jaki obiektyw, czyli cały ten exif metadanych, on sczytuje przy publikacji, chyba że ktoś specjalnie usunie. Paul wczoraj wysłał filmik na, na patronach, a nie, dobra, nie mówię, sorry, miałem nie upubliczniać, dobra, no dobre, ok, czyli oglądaliście te podaj dalej, to dzisiaj, mm, dzisiaj mam inny temat, e, jeszcze zastanawiam, bo dwa sobie wylistowałem. Dobra, to jak wczoraj było trochę ryczenia, to może dzisiaj trochę w drugą stronę. Ktoś się popłakał na tym filmie serio pytam. Albo przy książce na no, podaj dalej. Teraz wszyscy twardziele napiszą. Fajny film w porze. Okej. Okay. No. Pol, no nie chcę mówić. Chodzi o te pozdrowienia tam z nadwody. Gdzie żeś modelkę tam wrzucał. Do wody. No. Dobra. E... No i zaryczała. No. no to w końcu. Klaudia. Ja na pewno się wzruszyłem. Się wzruszam nawet na Gwiezdnych Wojnach. Ksywka Wader e, świadczy o tym, że jednak Gwiezdne Wojny bardziej niż Władca Pierścieni. Gdybyś no. się nazwał Lord Voldemort też by wiedział przy czym się tam mocno wzruszyłeś. Tak przy okazji e, J.K. Rowling bardzo inspirująca babka, właśnie spadła z listy Forbesa, tam top 500 bilionerów, czy miliarderów, czy co tam. Bo oddała to, co zarobiła innym. Także ona też oglądała i na pewno ryczała na filmie. Podaj dalej, podała dalej. E, Mariusz Lenart. Witam. Pierwszy raz udało mi się zdążyć. Na samą końcówkę. Na umcy bumcy się nie zapałaś. E, Okej, okay, to co do inspiracji, to ja zrobię tak. Taki temat, który gdzieś tam będę ogarniał, przy. Hmm, przy tym biznesie z pasji, zaraz jest, widzicie? Nie, teraz widzicie? Hmm, więc ja nie odpowiem na to pytanie, tu jest, przeczytam. To Piotr, to są te pytania e, z Patrona. Jak powinien wyglądać według ciebie proces decyzyjny przy zmianie pracy? Czym się kierować, gdy robi się galareta z mózgu od tych wszystkich za i przeciw? Jak to sensownie poukładać, aby podać najlepszą drogę o pozostaniu na starych śmieciach lub wybraniu nowej drogi? E, no ja przez to przechodziłem. No, to, 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 to nie jest łatwe. Najprościej to się chyba z kartką robi, ale prawda jest taka, że ta kartka i tak ci nie powie tego, co masz w środku. Serio. Nie, nie zastąpi. A, więc. No masz. Teraz. Nie zastąpi instynktu, intuicji, po prostu niektóre rzeczy kręcą, niektóre rzeczy ciekawią, niektóre rzeczy, nazwijmy to, wołają. I za tymi warto iść, tylko ta kartka pomoże się przygotować, zminimalizować ryzyko, zaplanować. O tym będzie kurs Biznes z Pasji za ileś tam miesięcy, jak się do niego zbiorę, jak uzbieram na niego kasę, bo ja znowu będę musiał zastopować inne rzeczy. Ale chciałem wam pokazać inny film, który... Dzisiaj oglądałem, jak już nagadałem się do mikrofonu i podyktowałem notatkę, to... to gdzie wrzucić? Szukam. To wrzucam wam tu. I ogólnie proponuję wam, słuchajcie, odpuśćcie sobie radio i telewizję. Wyłączcie te cholerstwa. Nie ma tam nic sensownego. Jak chcecie obejrzeć film, kupcie video on demand. Albo idźcie do kina. A jak chcecie posłuchać newsów, to sobie włączcie jakieś sensowne, na przykład inspiracyjne, albo techniczne, albo tutoriale sobie obejrzyjcie, posłuchajcie. Po prostu nie, nie fundujcie sobie przez jakiś czas taką dietę niskoinformacyjną. Odpuśćcie sobie to, co się dzieje na świecie i dookoła. Tam właściwie są same negatywne i toksyczne informacje. A jak będą ważne rzeczy, spokojnie i tak nie przegapicie. Znają mi wam, powiedzą. Jak wejdziecie gdzieś tam na Facebooka, to prędzej czy później wyleci na feedzie, że coś się wielkiego dzieje. I te wielkie rzeczy nie przegapicie. Także spoko. Do tego czasu zacznijcie sobie, że tak powiem, karmić się lepszymi rzeczami. No. Wiedzą, inspiracją, nie wiem, co tam pomysłami na różdupę i tak dalej. No serio, no po prostu się wtedy w pewnym czasie lepiej się czuje. ok więc to jest fi film, który dzisiaj obejrzałem i wam go polecam. E on się tak, nazwijmy to, to jest taki clickbait, no, e to chyba mówią, czyli take control of your life. Ale babka... I'm gonna go gluten free, right after go -free. Right after go wiada... Because you feel it. No, You talk about your dreams with your partner and your friends, but you chyba nie. Behaviors, nie A może? yourself, how can Dobra. Ona opowiada o tym jak ważne jest tak naprawdę uh, pomyślenie sobie gdzie teraz jesteś i, i a gdzie chcesz być, i potem po prostu zacznie się dziać. Więc właściwie trzeba pomyśleć o tym, gdzie chcesz być, co, co cię kręci. No, więc zachęcam do obejrzenia tego. Macie to w linkach na dole. Um... Jak chcecie tak, będę wam też takie podrzucał. Co tam? Ja to oglądam, to jak chcecie, że tak powiem, kawkę ze mną popijać i, i, i wiedzieć, co mi tam w tyle głowy łazi, to ja też takie rzeczy sobie funduję. Nie oglądam telewizji, nie słucham radia od paru miesięcy i naprawdę czuję się lepiej z tym, znacznie lepiej. No, dobra. Okej, okay, to na koniec, na koniec kawki, ile dzisiaj? Jaki tam wynik jest? Fox napisał, że za każde 15 minut spóźnienia 30 minut gadania. Dexter, Wikingowie. O, tu o serialach się wymieniacie. W seriali Mister Robot to, to była jedyna, które rzuciłem się na serial. Pierwszy sezon łyknąłem, po prostu niesamowity, ale do pewnego momentu. Już drugiego nie byłem w stanie. Nie zawsze, jakby jak słyszę serial, to wiem, że za tym idzie inwestycja czasu. Um, upadek, ale upadek z Michaelem Douglasem film, rewelacja. Nie wiem, czy jest upadek serial. Jaki tytuł tego filmu był? Jeszcze raz wrzucam wam link, a tytuł filmu to Best Ted Talks 2015. Te, I on jest z napisami po angielsku, ale jeżeli wejdziecie na stronę ted.com, czyli już, e, czyli to jest, to jest ten film, czyli Best Ted Talks 2015 Draw Your Future. Take control of your life, ale jeżeli wejdziecie sobie na stronę ted.com to nie jest ten misiek Ted z filmu <grym> z Markiem Wolbergiem, ale tu, to tu są całe gadki i jest szansa, że są tłumaczenia po polsku, napisy po polsku tutaj, więc ja sobie takie rzeczy funduję zamiast radia. Dobra, to to, teraz na koniec, na koniec jeszcze, co? Macie? Macie. No to co? Słuchajcie, to tak. Przypominam e, do ruszenia dubska i zróbcie coś dla siebie i dla swoich hormonów, tam co tam, endorfina. Druga rzecz. Bardzo zapraszam e, kolejnych wspierających tu, tu, czyli na Patronite. A. Jeżeli uważacie, że to co robię ma sens, i kolejne kawki warto wspomóc. E, też będzie mi miło, jeżeli dołączycie do YouTube'a i zasubskrybujecie kanał z dzwoneczkiem, to dostaniecie powiadomienia o kolejnych fotokawkach, bo jakoś mi już to weszło w krew. Serio. Planuję, że to będzie w miarę codziennie. Poza wyjątkami. W tą stronę sobie zakładam. I co jeszcze? No. Podajcie dalej. Co uważacie za dobrego? Pomożcie innym. No. To tyle. Więc czy ktoś może skopiować czata? Ja już wiem kto. E, życzę Wam miłego dnia do pijania kawki w spokoju. Ja dzisiaj walczę dalej z kursem retuszu. Kolejny moduł. Teraz będę tam doświetlał i zaciemniał modelki, czyli Dodge i Burn po mojemu. E, I co? No. I starczy. A, zapiszcie się na newsletter na tej grupie fotogrupa.zieniu.pl albo zieniu.pl łamane newsletter, bo będziecie dostawać maile, jak coś już takiego wymyślę. Nie wszystko na live'ach. No. Na przykład ta checklista pójdzie, jak przygotować się na sesję i nie zapomnieć o bateriach. Dobra, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.